W dzisiejszym filmie zapraszamy Was do zrobienia białej koszulki z wyjątkowym nadrukiem z okazji Święta Wszystkich Ojców. Nadruk powstanie na klasycznym białym t-shircie wykonanym z tkaniny poliestrowej. Dla tych, którzy mogą jeszcze tego nie wiedzieć, żebyśmy mogli wykonać nadruk sublimacją, koszulka powinna mieć w składzie minimum 80% poliestru. Po włączeniu prasy ustawiamy parametry właściwe dla naszych koszulek. 195 stopni i 45 sekund. Zanim wykonamy nadruk, musimy odpowiednio przygotować do tego koszulkę. Na stole roboczym układamy papier zabezpieczający, który chroni przed zabrudzeniami. Ustawiamy docisk płyty grzewczej tak, by był średnio mocny, a więc zamknięcie pokrywy nie powinno wymagać od nas użycia dużej siły. Kładziemy koszulkę na stole roboczym. Musimy zadbać o to, by była równo ułożona. Zamykamy ją w prasie na 3 sekundy, aby odparować wilgoć i wygładzić tkaninę. Do środka koszulki wsuwamy czystą kartkę ksero, aby grafika nie przeniosła się na plecy. Kartkę umieszczamy dokładnie w tym miejscu, w którym będziemy przykładać projekt. Przykładamy rękę w miejscu, w którym zaczyna się kołnierzyk i pod nią kładziemy grafikę. Ten trik ułatwi nam umiejscowienie projektu na środku klatki piersiowej. Żeby nadruk nam się nie przesunął przy otwieraniu prasy, przyklejamy go taśmą odporną na temperaturę, przeznaczoną m.in. do tekstyliów. Taka taśma nie pozostawi kleju. I na sam koniec przykrywamy wszystko jeszcze raz papierem ochronnym. Od razu po otwarciu pokrywy prasy odrywamy wydruk. Powtarzamy tę samą czynność na plecach naszej koszulki. Bądźcie spokojni o pierwszy nadruk, nic się z nim nie stanie podczas drugiego transferu. Arkusz papieru ochronnego możemy wykorzystywać wielokrotnie, dopóki nie ulegnie zabrudzeniu. Koszulka z nadrukiem na Dzień Ojca jest gotowa. Tusz trwale połączył się ze strukturą materiału, a nadruk jest niewyczuwalny. Metoda druku sublimacyjnego na tkaninach jest jedną z najskuteczniejszych technik nadruku.